Dzień dobry. Sprawdzając tłumaczenie Ewangelii Mateusza, jego poprawność, porównując ze słownikami, trafiłem na kolejny ciekawy werset. To jest 12 rozdział, a 18 werset. Mamy przekład Biblii Tysiąclecia, najnowszy, i czytamy tutaj: Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie, położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. To już jest ciekawy werset, ale doczytam jeszcze do końca. Kolejne trzy. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody pokładać będą nadzieję. I teraz słuchajcie, na czym polega problem, że w manuskryptach Ewangelii Mateusza i są inne słowa. Znaczy ten pierwszy, 18 werset. On zapowie prawo narodom. To jest wersja, można powiedzieć, żydowska, która faworyzuje prawo, że rzekomo te prawo mojżeszowe, które oni tak kochają, uwielbiają, któremu oddają boską cześć, to prawo ma być narzucone ich zdaniem całemu światu. I tutaj w Biblii Tysiąclecia znalazło się coś takiego. Chociaż nie jest powiedziane, że chodzi o to prawo, prawda? Bo Bóg ma też swoje prawo, Chrystus ma swoje prawo, ma prawo związane z umową, czyli to jest warunki umowy, jakie się zawiera. Jest też prawo ogólno, takie ponad wszystkim, czyli obowiązujące już od Adama i Ewy, czyli jeszcze zanim Mojżesz powstał, urodził się. Są różne prawa. Niemniej jednak sugestia tutaj jest taka, że on zaprowadzi jak gdyby te prawo mojżeszowe, zmusi wszystkie narody do jego przestrzegania, bo jest taka duża grupa judaizujących chrześcijan, którzy właśnie ulegli temu zwiedzeniu. Otóż w rzeczywistości Mateusz, ewangelista Mateusz, nie napisał tam o prawie nic. Co więc napisał? W manuskryptach, które mamy do swojej dyspozycji, czyli na przykład mając dosłowne tłumaczenie, też katolickie, to ciekawe, interlinearne Nowego Testamentu, czytamy, że w tym miejscu jest inaczej. Ducha mego na nim i sąd narodom oznajmi. Nie prawo, tylko sąd, wyrok, sąd narodom oznajmi. Dalej, nie będzie się oczywiście spierał, ani nie będzie wykrzykiwał, ani usłyszy ktoś na placach głos jego, trzciny skruszonej nie złamie i knota dymiącego nie zgasi, aż wyprowadzi do zwycięstwa sąd i w imieniu jego narody będą mieć nadzieję. Dobrze, ale czyli z tego wynika, z tych manuskryptów, że ewangelista Mateusz napisał nie o tym, że wprowadzi prawo, tylko że wprowadzi sąd dla narodów. Skąd więc wzięło się tam? Już powiedzieliśmy. Prawdopodobnie dlatego, że w hebrajskiej wersji manuskryptów Księgi Izajasza jest o prawie. Czyli zobaczmy, bo Biblia Tysiąclecia bazuje właśnie na hebrajskich manuskryptach, jeśli chodzi o Stary Testament, więc zobaczmy, to jest odwołanie Izajasza 42, 1-4. I tu czytamy: Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie, sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, on przyniesie narodom prawo. Czyli tłumacz Nowego Testamentu dostosował sobie go do wersji Starego Testamentu, którą stosował. Wyżej wyniósł Stary Testament wersji, bo to są też różne manuskrypty Starego Testamentu, ale on akurat w wersji tej najbardziej judaistycznej, niż Nowy Testament. To samo w sobie już powinno być zastanawiające dla wielu osób. Czwarty werset: nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. Znowu prawo, tak? A co mówi równolegle jak gdyby z tym Septuaginta? No bo jeśli Mateusz nie cytował z ksiąg hebrajskich, to być może cytował Septuaginty. Otóż Septuaginta
Mam tu polskie tłumaczenie jej. Pisze tak, od pierwszego wersetu. Oto Jakub mój sługa, ja go przygarnę, oto Izrael. Wybrany mój, moja dusza go przyjmie. Udzieliłem swego ducha, by był przy nim. On przyniesie wyrok narodom. A więc nie prawo, tylko wyrok, tak? To, co mówiłem, sąd. Narodom. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu, może od razu do czwarty. On zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi. Na jego imieniu narody opierać swą będą nadzieją. I słuchajcie, w pierwszym miejscu jest powiedziane, że wprowadzi sąd, w drugim, że wprowadzi prawo, w czwartym wersecie, tak? Czyli Septuaginta też różni się od Nowego Testamentu. Warto, ale w pierwszym fragmencie jest wyraźnie powiedziane, że chodzi o sąd, o wyrok. Septuaginta powstała po to, żeby właśnie powstrzymać fałszerstwa ugrupowań judaistycznych, które miały taką skłonność, że jak jakiś werset im nie pasował, to go po prostu zmieniali w księgach, niestety. Septuaginta sprawiła, że powstało oddzielne źródło, ale jak widać, znaczy nie można wykluczyć, że część materiałów, na których oparta jest Septuaginta, już została wcześniej skażona, bo właśnie najpierw był problem, potem była reakcja, czy napisanie Septuaginty i część tego problemu na pewno się znalazła. Jak więc ustalić, czy w tym drugim i w tym czwartym wersecie jest o prawie? Mamy jeszcze jedno źródło. To jest Ewangelia Mateusza, napisana po hebrajsku. Jest taka wersja, wyobraźcie sobie. I tutaj mam dość dosłowne tłumaczenie i czytam. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój wybrany, w którym ma upodobanie moja dusza, dam na niego swojego ducha, a on obwieści sąd goim, czyli narodom. Czyli sąd, bo to jest potwierdzenie. Mamy greckie manuskrypty, które mówią, że chodzi o sąd i mamy hebrajski manuskrypt, który też mówi, że chodzi o sąd. A nie będzie się bać, ani biec, ani nie będzie słychać jego głosu na ulicy. Ściny nadłamanej nie dołamie, a tlejącego knotu nie ugasi. Dopóki nie ustanowi sądu na wieki. Nie prawa, tylko sądu. A w imieniu jego goim pokładać będą nadzieję. Czyli mamy dwa źródła, bo jest takie przekonanie, że Ewangelię Mateusz najpierw napisał po hebrajsku. Potem prawdopodobnie sam ją przetłumaczył na grecki. Dlatego mamy dwa różne, jakby niezależne źródła informacji, co Mateusz mógł tam zawrzeć. Oprócz tego jest wiele innych manuskryptów, które też się w szczegółach i szczególkach różnią, no ale przez porównanie możemy ustalić. Tak więc wychodzi na to, że w tym miejscu nie ma mowy o prawie, że Chrystus zaprowadzi prawo, oczywiście w kontekście Mojżeszowego, tylko jest mowa po prostu, że przeprowadzi sąd, bo rzeczywiście wszystko zmierza do tego, żeby był sąd ostatni i po tym sądzie ostatnim będzie wtedy nagroda, a sam Bóg dał swemu synowi właśnie władzę sądzenia. Dlatego no to się wszystko zazębia, natomiast jak ktoś sobie tam fałszuje Pismo Święte i wprowadza jakieś inne zamiast sądu, wprowadza prawo, no to wtedy to się jakby te zazębianie się znika, zgrzyty są w tych ośkach. Dlatego ja zaproponowałem inny przekład i go uwieczniłem na stronie jeszu.com, Mateusza 12 rozdział. 18 werset. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Położę tchnienie moje na nim, a on zapowie sąd narodom. Także jeśli ktoś chce skorzystać, to zapraszam jeszu.com. Tam w miarę jak badam Pismo Święte, dopisuję swoje uwagi, poprawki wstawiam, a biorą w tym udział także jeszcze dwa inni bracia, którzy też dużo, dużo wnieśli do tego przykładu. To byłoby chyba na tyle dzisiaj, chociaż jeszcze tutaj był jeszcze jeden szczegół, zdaje się, który chciałem zwrócić uwagę. W tym tłumaczeniu, 18 werset wróćmy, według tłumaczenia katolickiego. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie, tłumacz mówi. Czemu serce, skoro pisze wyraźnie dusza? Widocznie tłumacz katolicki nie chciał
żeby skojarzyć, że Bóg jest duszą. Ponieważ oni mówią, że nie jest się duszą, tylko się ma duszę, tak? Więc tak przypuszczam. Chociaż można by jeszcze zobaczyć, jak Septuaginta to mówiła. Udzieliłem swego ducha, by był przy nim, on przyniesie wyrok narodom. No nie, wybrany mój, moja dusza, też, Septuaginta, też moja dusza go przyjmie. Czyli wygląda na to, że przekład katolicki postanowił interweniować, chociaż i pozbawić Boga duszy. Za to dał mu serce. Dziękuję, zachęcam do badania wnikliwego Pisma Świętego. Nie po to, żeby potwierdzić swoje jakieś nauki, bo to jest niewłaściwa metoda, tylko po to, by ustalić prawdę w sposób obiektywny. Także dziękuję dzisiaj.